Jesteś dziewczyną, Lofer! Nie jestem dziewczyną. Nie jestem dziewczyną, nigdy nie byłam dziewczyną i nie... Stań! Nie! Nie jestem dziewczyną! Jesteś! I to nawet no, ale dobra! Co? Nie jestem ładną dziewczyną, co ty gadasz, Przemek? No zobacz na F5! No widzę na F5! Coś ty zrobił! Czy ty wiesz, jak ja wyglądam? A to moja wina, żeś miał jej włosy na ramieniu? I ty chcesz mi powiedzieć, że to się nie udało dlatego, że miałem włos Martyny na ramieniu? Tak, bo to było inne DNA, to się wymieszało z twoim! Nie no, ja zwariuję, ja zwariowałam, ja nawet gadam jak kobieta! Nie, Lufer. Bo jesteś kobietą. Lukrecja, nie mów tak. Lufer, co ja gadam? Siema Lukrecja, co tam? Bije się po głowie. Nie jestem Lukrecja, jestem Lufer. Czy ty myślisz, że ja zwariowałam? Nie zwariowałem, jestem facetem. Kobietą. W ciele kobiety! Dlaczego jestem facetem? Nie no nie! Nie! Masz to odkręcić! Jak nie by ci odkręcić? Wysadziłeś mi laboratorium! To go napraw już! Wiesz, ile to kosztowało? Nie. Widzowie, jedna łapka to jest 1% szans, że jutro będę facetem, więc proszę zostaw mnie. Ja teraz nigdy w życiu nie byłem tak poważny jak dzisiaj. Proszę zostawcie łapkę w górę, poważna. Bo ja... Poważna. Zostawcie łapkę w górę właśnie o tutaj, o. Każdy, kto zostawi łapkę w górę, nie będzie miał takiej przygody, że zmienicie płeć w grze bez powodu przez jakiegoś Przemka. Więc kochani... Dajcie łapę w górę i się umawiam z Lukrecją na randkę. Zostawcie łapkę w górę, proszę. O tutaj, o. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie widzieć więcej takich chorych akcji. Ej, bo teraz będę miał problem, bo jak kolacz mnie zobaczy, to powie, że tu zdradzam cię z kimś. Napiszcie komentarz. Lufer to dziewczyna. To przepchnęłam serce. I to jest komentarz do losowania. To są ostatnie dwie osoby, które zostały wylosowane. Pom! O-o. Weź to ugaś. Kto to, Przemek? Nie wiem, no muszę zobaczyć. No, daj mi chwilę. Idź zobaczyć, kto to. A, Martyna! Hejka! Mogę wejść? Tak, tylko chodź tutaj do salonu. Dzień dobry. Witaj, Martynko. O, dzień dobry pani. Podać ci coś? Nie, dziękuję. To jest moja Martyna. Usiądź Martyna. A co chodzi? No, ogólnie to chciałabym ciebie zaprosić na... Zgadnij na co. Na babski wieczór. Wiem, że jesteś chłopakiem, ale wiesz, będzie babski wieczór i po prostu potrzebujemy mieć no jakąś jeszcze jedną osobę, a że nie mamy żadnych innych koleżanek, a mamy no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba miejsc do spania, no to potrzebujemy jeszcze jakieś osoby. Plus, no to dużo wiesz o Luferku, a ja chcę jeszcze o nim porozmawiać, bo dawno się z nim nie widziałam i bla, 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 bla. Nie wiem, co u niego jest, czy on w końcu jest tą całą Karolettą jakąś... Karolettą. Czy będzie Daria? Nie, chyba Darii nie będzie. Nikt jej nie zapraszał. O, to dobra, to może przyjdę. Nie ma poczuj na pyłki. Kto to kichnął? Kot. Jaki kot? Masz jakąś nową koleżankę? O Boziu, hej! O, jesteś śliczna. O, ale masz fajne nośniki, takie ale ładnie wyglądasz. Ja fajnie, co ja mam? Ej, ona jest niemowa, czy co? Jak też na imię? Lukrecja! Niebieskie oczy, tak samo niebieskie jak mój były chłopak. No i czemu ona do mnie nie mówi? No halo, no Ała! O, a jednak mówi, no to jak masz na imię? Lukrecja. Kamila. O, ale ładne imię, prawie tak samo ładne jak mojego byłego chłopaka Kamila. On miał na imię Kamil, wiesz, takie śliczne imię. Macie nawet takie same oczy i w ogóle... Bo ona ma... Też robisz chyba czerwony i niebieski. Ona ma soczewki, bo ona jest... Bo ona jest z Argentyny. Jestem z Włoszech. No to Argentyna czy Włochy? Argentyna! Brazylia! Luksemburg! Nieważne skąd! Ważne, że jesteś. To ty też przyjdź w takim razie na moją nockę. Oboje przyjdźcie. W ogóle to twoja dziewczyna, by się tak, to gratulacje. Nie mów tego. Tak! Wow! Przemek! A co z Kolą? Powiem jej! Dobra, zapraszam do siebie na imprezę, pa!
widzimy się dzisiaj wieczorem, pa! Przemku, zobacz wiadomości, Kola do ciebie napisała. O, dzień dobry, nowa dziewczyna. A co z Kolą? Przed chwilą do ciebie napisała. Lufer, mamy poważne kłopoty. No ja widzę, że mamy poważne kłopoty. Proszę pani, ja jestem Kamila, jestem nową dziewczyną Przemka. Mua. A co z Kolą? Nieważne. Kola się przeterminowała. A dobrze. Jezus. Ty, ej. Ty jest to, dopóki nie naprawisz tej machiny, dzisiaj masz ją naprawić. Dopóki jej nie naprawisz, ja dzisiaj dowiem się wszystkiego na tej nocce od Martyny, ale, co o mnie sądzi, stary! Ale to ja mam nie iść? No masz iść! Ale, no to jak mam naprawić i iść? No to nie wiem, no to chodźmy teraz, naprawmy to, ale dowiedzmy się nie, dzisiaj... Nie, zrobimy tak, ja to naprawię, a ty tam pójdziesz! Pójdźmy razem, proszę! Nie no, ja też nie wiem, jak się zachowywać na takich nockach! Proszę! Lufer, ty byłeś... Nie proszę, chcę ode mnie, zapewne proszę, wiesz lepiej! Proszę, Przemek, proszę, nie chcę być sam tam! Ja psychicznie nie wyrabiam! Jestem na początku strongmanem, a potem jestem kobietą! Jestem teraz kobietą, w sumie, no. Dobra. Ej, ciekawe, czy ja mam supermoce. Au. Nawet nie próbuj! Nie próbuj! Nie, ja sprawdzę, Przemek! Nie, bo mogą być kompletnie zupełnie inne! Nie, sprawdzę, czy mam moce. Uwaga! Nie, Lufer, ja czuję, nie. Że mam! Jezus, to nie jest krew? O nie, to jest jakieś było. Fuuu! Przemek! Żyjesz? Żyję! Zaraz wymiotuję. Czy to są śmieci? To są śmieci? Nie mam mocy jako kobieta. Muszę się przebrać. Ja cię kręcę. Całe szczęście, że tam był kosz i przeżyłam. Przeżyłem! Jestem facetem. Lufciak, pamiętaj o tym, że jesteś facetem. Jestem ja! Jezus! Boli! Popatrz, ale to ty się dowiesz, co Martyna tobie sądzi. No nie możemy tam iść. To jest bardzo... Nie, do widzenia. Ja tu... Nie. Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Chodź tu, bo powiem wszystkim. Mam telefon i nie zaważam się go użyć, żeby napisać, że ten... Że co? Że nie jestem już facetem? Że jestem... Nie, że jesteś Spidermanem! Ale ty jesteś! Ja na przykład nie mówię, że kiedyś miałeś grzybice stóp, jak byłeś dzieckiem. Albo na przykład, że jesz banana, a potem popijasz Sprite'em. A ty sikasz pod moim oknem. Tak? A ty sikasz na siedząco! A ty sikasz w okolicach trzech stanów. Tak, ty sikasz tak daleko, stary, że przez ciebie całe Morze Bałtyckie jest zakażone. A ty tak sikasz, że całe morze martwe jest martwe. Tak, ty tak sikasz, że wszystkie zielone pola w Afryce stały się Saharą i co? A ty tak sikasz, że idziesz. Dobra, nie masz argumentów, wygrałem. Przemek, to jest bardzo zły pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Już Martyna mnie się pyta, gdzie jesteśmy. Lufer. Słuchaj, pójdziesz do niej, przytulisz ją, pocałujesz, pogadacie, no nie po w tym ciele! No ja muszę być najpierw chłopem, żeby ten... Ja teraz tylko po informacji idę. Tylko information, luferation, lucration. Ale patrz, już Martyna mnie się pyta, gdzie jesteś, widzisz? No bo jestem fajną psiapsią i jestem twoją dziewczyną. Dlaczego ty to powiedziałeś, że jestem twoją dziewczyną? Czyś ty zwariował? Zemsta. Zemsta? Człowieku, jak Kola się o tym dowie, to ona normalnie... Ty nie będziesz się sikał. Ale Koli nie będzie na tym spotkaniu. Módl się, żeby nie było. Chodźmy, będzie dobrze Kamila, chodź. Nie nazywaj mnie Kamila. Ja jesteś już dzisiaj Kamila. A no tak, nie możemy mówić Lufer, bo jeżeli powiesz, że mi Lufer, to wszyscy się do... Urąsia tam jest. Hej! Hej Kamila! Hej Martyna! Hej Przemek, już do was idę na dół. O mój Boże, ze stresu zarazem leję. Rąsia, nie. To... Ja jestem Kamila, cześć. Cześć Rąsia, patrz, mam dla ciebie. Czy Rąsia mnie obwąkuje? O. Chodźcie. Ej, cześć Martyna. Hejka. A co to za goście? Rąsia! O Boże, kolory, precz z nimi! Mamo, to jest nowa dziewczyna Przemka. Nazywa się Kamila. Dzień dobry. Kamila. Czemu tak się chowasz? A bo ona jest z...
Burkina Faso. Jestem z Argentyny. Okej. Dzień dobry, ja jestem pani Morticio Camila. Skąd wiesz, jak mam na imię? Burnu. Bo on mi Przemek mówił. Tak. A, Przemek no dobra, mi dużo o pani opowiadał, że na przykład pani bardzo często chodzi do kuchni i potem no jeszcze chodzi prawda. Do kuchni. To prawda. I że nie ma pani męża i że ma z tego bekę. Przemek! Mówiłeś tak o mojej mamie? Nie, nieprawda! Mamo, no... Przepraszam za Przemka, Boże. To wygód... Panele, ty mi nie rozwalaj! Przepraszam! Rówar zastrzelecie. O, kolejna dziewczyna! O, cześć, Martyna! O! Kolejna kolorowa, hej, nie wytrzymam! Ale... Skąd ty wiesz, jakie mam na imię? Jestem... Pewnie je Przemek znowu mówił, wiesz? A, no tak, Przemek no to ostatnio widzę, że... Jak... z nią jest, to chyba troszkę jemu szajba odbija. On mi o wszystkim mówi! Mówi mi o tym, że już nie jesteś z Luferkiem, mówi o Karia, że się buja w Pawle. Co? I że pani Morticia jest Nie, wcale tak. Jeśli tylko jedno złe słowo na moją mamę, to Kamila. Wyjdziesz stąd szybciej niż tutaj weszłaś. Przepraszam. Ale masz na imię Kamila? Bardzo kojarzy mi się z Luferkiem. Co nie? To imię. No i patrz, jaki ma ale podobny kolor. Ale Luferek z tego co wiem, to wylądował się... OMG, kolejna dziewczyna! Lena! Chodź! Lena to koks, cześć. Ja jestem Luferek. Kamila. Hej, Kamila, nowa koleżanka, widzę. Tak, cześć. To jest dziewczyna Przemka. Cześć. Serio? No to tak. Ja nie wiedziałam, że wy jesteście razem. A co z Kolą w takim razie? Przepraszam, proszę nie poruszać tematu Koli, to jest mój słodziak kochany. Ogólnie Martyna, wiesz o tym, że Luferek to ostatnio wylądował w świetniku i tam już siedzi trzeci dzień i płacze. A Przemek razem z nim tam siedział, bo to przez Przemka tam wpadł i on ciągle go obgaduje. Nie. Czekaj, nie rozmawiajmy o nim. Martynko, może porozmawiajmy. Bo on chciał znów się popisać i znów sikał pod moim oknem i chciał uciec, no i... Gdzieś daleko gdzieś mam to, że chciał ci się... Co tam szeptacie? No daleko i bardzo tam płacze. Ładnie tak szeptać, I zaczął już tak płakać i lamentować. To może ja pójdę do niego? Nie, bo on... Bo Luferek jest uczuciowy w przeciwieństwie do ciebie, Przemek. Ty wiesz, jaki jest Luferek? No bo on ciągle go obgaduje. On mnie zdradzał z tobą pewnie! Nie! Tak, bo Lufer z Kamilą kiedyś rozmawiał i to często. Aha! Od kiedy? Odwołaj to. Aha! To Karoletta, w sensie, no ja nie jestem Karoletta, ja nie lubię Karolety, bo ona jest taka, Boże, ona jest taka głupia, brzydka. Wredna i w ogóle zabrała Boże. Mi Luferka. O, kolejna osoba, halo! Hej, cześć Jusi! Cześć Jusi, nie znam cię. Hej Jusi, umiesz już autografię? Przemek! Mamo, Boże, zabierz to. Weź egzorcystę. Egzorcystę? Proszę cię, weź go stąd! Sama go zaprosiłaś! Wykroch kmalaj za drzwi! A ja nie jestem rudy, tylko blondynem! Jesteś rudy i tyle w temacie! Mój chłopak zostaje! Dobrze, spokojnie, wracając, zapraszam was do mojego nowego pokoju, w którym będziemy dzisiaj spali. Chodźcie! Halo! Już idziemy! Nowy pokój? Tak. Zaraz, czy ty Nie, mów, że ty przerobiłaś no, niestety, stary pokój ale, Luferka. No, Luferek już ze mną nie mieszka, no i ja też tutaj nie mieszkam przez jakiś czas, więc moja mama postanowiła, że to będzie taki pokój. Tutaj na początku był w ogóle składzik wszystkich trupów, które zbierali nasi rodzice. Kim ty w ogóle jesteś? Co to za laska? Ja jestem dziewczyną Przemka. No dobra, nieważne. Zapraszam was do mojego nowego pokoju i do pokoju, w którym będziemy spali. Ładnie. Ale to pięknie. Jak chcę tutaj. Ja śpię tutaj. No to tutaj, ja z Leną. Ja śpię z Kasią. No także Przemek, albo dziewczyną. Śpisz
na krześle, albo śpisz przy kominku. Krzesło, bo tu jest komputer. Albo tutaj gdzieś. No dobra. A może z Darią? Ale, nie z Darią, tylko z Kamilą. Nie mam CS-a, ale mam Fortnite'a. Jakby coś... Ja zamknę drzwi. Okej. Okay. Jakby coś, to później tego lapka będziemy używali, żeby sobie tutaj wyświetlić film na tym, więc wiesz... A jaki przyrodniczy? Albo posiedzimy po prostu przy kominku. No jeszcze zobaczymy. A teraz was zapraszam na obiad, tylko na początku się rozpakujcie, bla, 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 bla. Dobra. Przypołowo, kochani, Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? To co, po co temat coli? Po co temat coli? No po co? Po co te, no? Po pierwsze. No po co? Dlaczego nie śpisz ze mną? Jesteś moim chłopakiem. Bo nie? To nie będzie wiarygodne wtedy. Ale nie, ja nigdy... Kuperowi, tak wie. Nie, nigdy nie spałem obok dziewczyny! Nie jestem dziewczy... Jesteś dziewczyną! Czy jak ja pójdę do toalety, to ja... Tak! Musisz siąść na sedesie! Zapraszam was na dół, na obiad! A przepania, chociaż normalny on jest! Tak, normalny, w 100%. Dobra, chodźcie! Tak jak wszystko w tym domu! Chodźmy! To wszystko w tym domu, to... Co to jest w ogóle? Jezu, tu jest to... Boże, co ja powiedziałam! Wow! Zapraszam, dostałeś, dajcie sobie. Gdzie jest pizza? Gdzie jest pizza? Usiądź. Tu jest pizza! Ja siadam obok! A... Gdzie jest pizza? Nie! O ty! Ej! Ja tu siedzę! Zostaw moją dziewczynę, no! Ale ona mi zabiera pizzę! Ale patrz, tu masz moją obok pizzę! Nie lubię jej, Martyna! Ona chce mi zabrać pizzę! Na spokojnie, tutaj zaraz położę kolejną! Zajadajcie, kochani! Dobra, no to może opowiesz coś o sobie, Kamila. Czym się zajmujesz na co dzień? Nigdy ciebie nie widziałam u nas w szkole. Ona maluje obrazy. Tak. Narysowałam kiedyś Przemka, jak siedzi przed komputerem i się we mnie zakochał. O mój Boże, no to może coś kiedyś razem namalujemy, albo może dzisiaj nawet. A wiesz o tym, że ona umie malować tymi wypalonymi zapałkami? No bo to jest węgiel. Ja znam taką sztuczkę z zapałku, bym ci pokazała, ale jesteśmy w Minecrafcie i ci nie pokażę. O, jakbyś... wiem chyba jaką. Duperek też mi taką pokazywał. A ogólnie wiesz o tym, że ona lubi jeździć trolejbusami? Debilu. Okej. Okay. Czym? Trolejbusami. Co to jest? Co za dzieci, nie wiecie co to są trolejbusy? A skąd ja mam wiedzieć? Co to jest, pani? A generalnie jak się trzymasz po tym luferku? No powiem tobie, że tęsknię za nim. No naprawdę go kochałam i go naprawdę kocham. Ale poszedł sobie do jakiejś Karolety jakieś. Nie, nie mów tak źle o Karolecie. A ty co ją bronisz, co? Chcesz stąd zaraz wyjść? Ta Karoleta jest głupia pewnie. Nie, ona jest mądra, fajna. Nie zgadzam się. A czy pani przypadkiem nie chciała, żeby Martyna była z luferkiem? Powtórz to jeszcze raz, młoda damo! Pani się umie teleportować? Owszem. Czy mówi pani, że pani się zgadza z tym, że pani spowodowała, że Martyna zerwała z luferkiem? W sumie to racja, mamo. Przecież ty mi kazałaś z nim zerwać. Wychodzę i nie wracam, idę po mleko. Dobra, zapisać to przez mamę Martyny Lufer. Przemek, przestań! To ja wszystko zapisuję, no! Przemek, jestem! Przemek! No. Ty ciągle na tym kompie siedzisz! Wyłącz no co, co piszę z Karolettą, no? O czym ty z nią piszesz? O wszystkim i o niczym? A co ci tam chodzi tak? Jak wyglądam? Dobrze wyglądam? Chłopie, masz bicepsy nadal. Moja wina, że jestem umieśniony. Moja wina, że jesteś Spidermanem? Nie jestem Spidermanem. Chciałem ci przypomnieć, że spadłem z 40 piętra i ledwo przeżyłem. Ale nadal masz geny i twoje wyćwiczone ciało. Przemek, ani słowa o luferku, bo ja chcę z nią sam na sam porozmawiać na temat luferka, dobra? O, już jesteście przygotowani na nockę. Tak, jesteśmy. Tak.
No to dobrze, teraz musimy czekać na resztę, bo oni jeszcze tak długo się grzebią. Lepiej nie mówić. A masz dinozaura, tak? Ja mam Snorlaxa. A, ja mam zwykłą piżamkę. Tylko ja będę miała taką piżamkę, bo Przemek nie potrafił mi powiedzieć. A, dobra. Hejka, jesteście już gotowe? O, Gengar, ale fajnie wyglądasz. Dzięki. Cześć dziewczyny, Przemek oczywiście. Cześć. Hejka! Pikachu! Ej, do wszystkich Pokémony! No nie wierzę, ja nie jestem tylko jakoś jaka. No ale tak czy siak masz ładną piżamkę. Wyzywam cię na walkę Pokémon. A ty w co jesteś przebrany, Przemek? Dinozaura. Jestem! Jakby coś to... przyniosłam nam jedzenie. Tutaj mamy... O, a ty jesteś w kotka przebrana! No tak, zawsze... Pamiętam go! Co? Nie pamiętam, widziałam to w sklepie. A, okej. Jezus Maria. O, tutaj będziemy miały to. Jakby coś, to proszę lód dla ciebie, dla ciebie. Dzięki. Dla ciebie. A dla mnie? Dla ciebie. A dla mnie? Dla ciebie. O dziękuję. Dzięki. Ale ty lodów nie możesz jeść, bo ty się odchudzasz. Chudasz się? Ojoj. Tutaj proszę. Jesteś wredną małpą, Przemek. Ja też powinna być na diecie, ale... a i jeszcze tutaj piciu, to jest ogólnie ulubione lufra. Tutaj masz jeszcze. Tutaj. Tutaj. No nie możesz. Nie wiadomo, jak to zadziała na twoje ciało. Pizzę. Pizza. Pizzy też nie może Kamila, bo ten, bo... O, no tak! Te, bo ale przez to ma... Zjadła. Ale jest po 19, jak ona zje, to będzie puszczać bąki. Nie. Nie będę puszczała bąk. O mój Boże, ale jakby coś, to zrobiłam coś, co zawsze Luper uwielbiał. Tosty francuskie. Ale nie, to ona też nie może, bo ona... Ale nie, ona... nie, akurat tosty francuskie są bardzo zdrowe, naprawdę. Proszę. Dziękuję. Proszę. I proszę. Dzięki. O. Dzięki. A dzisiaj będziemy mieć paduchy. Chodźcie, pogadamy o chłopakach. O, bardzo dobra. Chętnie. Przemek to jest taki głupek, czajcie to, a szkoda, że go tutaj nie ma. Ej, w ogóle, wiecie dziewczyny, że to co jest na nocowaniu, to zostawię je na nocowaniu, co nie? Tak, oczywiście. Tylko, że niestety jest tu facet, no i niestety, no. No trudno. Chodź już ciut do mnie, żeby tam było więcej miejsca. Dobra. Ale ciuta nie tak mocno. No ale no, ty ciut. A o kim porozmawiamy? O wszystkich. O kim chcecie w sumie? No bo wiecie, Paweł jest taki fajny, miły, pomaga wszystkim. Cicho bądź. O, ogólnie to mit, chyba w ogóle Piterek się zaczął podobać. Piterek? No nie wiem, no. A mi się zaczęła podobać Karoletta. Co? Co? On żartuje, on ma takie poczucie humoru, to jest taki typowy informatyk. Aha, okej, okay, dobra. Że już leci na czysto jasne. Ale nikomu nie mówcie, bo mi się Dev podoba. No dobra, Dev? O lol. A, to czasami Dev nie jest śmikacie. Kamila, a skąd ty wiesz w ogóle, kto to Dev? Przemek mi wszystko mówi. A, tak. A, z świnią. A mi się Karoletta podoba. Powtarzasz się, zacięła ci się taśma. Płyta. Ty zawsze nie masz uczuć, zawsze. Tylko co sobie myśl. O Jezu. A tobie jak tam sprawy miłosne i tak dalej? Ja wolę nie mówić. Ale tego, powiedz! Co wiem, tego, jak co każdy wiem, mówi, to ty też powiedz. Tego co wiem, to Martyna była z Luferkiem, ale już nie jest, potem nie jest. Przemek, potem... wyjdź stąd! No dobra, no a tylko zwykle będzie... O, dzięki, Rosie. O, teraz może w końcu jesteśmy same? Same dziewczyny! A Martyna, a jak u ciebie w ogóle jest z tymi? Jest jakiś przystojny, umięśniony? Znaczy, no. Może jakoś super umięśniony nie jest, ale no jest przystojny i mi się podoba, no i jest zawsze taki miły. No, ale on ma dziewczynę. A o kim ty mówisz? O kim mówisz? No, o Luferku. Ale Luferek nie ma dziewczyny.
A skąd ty to wiesz? No bo ja śledzę i tak dalej. On nie chodzi z tą Karolettą. Jak to nie chodzi? Przecież widziałam dobrze sama, że się całowali tam w tym domku takim drewnianym. No właśnie, właśnie. Ona chodzi, chodzi. Ja widziałam, jak ona łazi pisali. I do wszystkich mówi, że... Nie, słuchaj. On... Nie, no ona do wszystkich mówi, że... O, Luferek, Luferek, no nie ze mną, ja jestem z Luferkiem. Mogę ci przysiąc na mój związek z Przemkiem. Luferek nie ma dziewczyny. On nie chodził z Karolettą. On miał z nią... Romans? Nie, 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 nie. Posłuchajcie mnie, dziewczyny, bo ja się dowiedziałem, mam tajne informacje. No mów, mów, no, mów, 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 mów. Luferek, nic to... nie mów! On nie miał randki z tą Karolettą, tylko oni... On miał na początku mieć z nią randkę, ale on powiedział, że on nie chce mieć z nią randki, bo on kocha Martynę. O, naprawdę? No to dlaczego ona chodzi i mówi wszystkim, że niby jest z Luferkiem? Nigdy w życiu nie mówiła, że jest z Luferkiem. To Julsi tak gada i plotkuje. Wcale nie. Julsi! Ale ładny sufit. Czyli Lufer jest sam? Tak, on cały czas był sam od momentu, kiedy Martyna z nim zerwała. On ciągle o tobie marzy. On cię kocha. Nie gadaj tyle! Bo się o tym dowie! Co nam szeptasz? Nie, nic. Ja muszę na chwilę do toalety. Przepraszam was, ten... Coś się stało? Coś się stało właśnie? Przepraszam, bo na ten... Co się ze mną dzieje? Lufer chyba prawdopodobnie to sobie schodzi. Wszystko okej? Tak, wszystko okej. Ja może pójdę już sobie. Nie no, poczekaj. Nie, 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 muszę sobie pójść. Ale dlaczego? Poczekaj. Kamila. Pojęcie zmysł. Kamila! Ja się zmieniam! Kamila! O! Kamila, gdzie jesteś? Kamila? Przemek, twoja dziewczyna gdzieś uciekła, wszystko twoja wina, bo ją przestraszyłeś! Nie, bo ona mi napisała, że zrywam z tobą. Co? No i że nie chcę cię i że idę do domu. I ona mi w ogóle powiedziała, że Luferek naprawdę mnie kocha, czy to prawda? No tak. Co? I ty mi o tym nie powiedziałeś! Mówiłem ci! Mówiłeś mi, że nie! Nawet teraz mi mówiłeś, że nie, więc czemu kłamiesz? Ja mówiłem ci, że tak! Pomożesz mi się pogodzić z Luferkiem, tak? Tak czy nie, mów w tej chwili, albo zaraz ja tobie zrobię... No dobra, dobra, ale chodź już do środka, bo jest zimno! A twoja dziewczyna? Pogadam z nią jutro! To nie była moja dziewczyna, to była moja siostra. Kochani, napiszcie komentarz, Lufer, wróć do Martyny, to przypnę wam serce. Ja cię kręcę.